Żeby włożyć sokoły do sztucznych gniazd, które znajdują się kilkanaście metrów nad ziemią, potrzebny był specjalny dźwig. Celem umieszczenia ich w koszu jest to, żeby zapoznały się i opatrzyły ze środowiskiem, do którego zostały wsiedlone, po to, żeby w przyszłości na właśnie takie miejsca swojego zamieszkania wybierać ten ekotyp leśny. Na tym nam bardzo zależy. Dlatego też po jakimś czasie opieki przez człowieka, czyli tego dokarmiania, kosze zostaną otwarte. Wtedy to młode zaczną się usamodzielniać, nabierać zdolności do lotu. Zanim umieszczono ptaki w gniazdach, sokoły dostały nową tożsamość. Ptakom nałożono dwie obrączki, ornitologiczną i obserwacyjną. Także to jest obrączka ornitologiczna w kolorze zielonym. I obserwacyjne. Taką obrączkę można z dużej odległości przy odpowiednim sprzęcie odczytać nawet z kilkuset metrów w dobrych warunkach. Obrączkujemy je po to, żeby w przyszłości można było zidentyfikować, skąd pochodzą, jak się mają, gdzie ewentualnie założą swoje rodziny. Przyrodnicy i pracownicy Nadleśnictwa Żmigród od 12 lat ratują ten zagrożony wyginięciem gatunek. Akcję reintrodukcji od kilku lat wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Żmigród, Malwina Komarnicka.